Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj. Oszkaluj i odluj. Dobra Grażynka, ale zanim, bo ja chciałem tutaj zaapelować, bo trochę się martwię o naszą publiczność. Dlaczego? Martwię się, że po prostu zwieracze nie wytrzymają przy tym składzie i będzie jakiś incydent kałowy, więc proszę bardzo, macie jeszcze 5 sekund na założenie pieluszek, okej? Okay? 5, 4, 3, 2, 1. A w dzisiejszym odcinku... Chylińska, Rozenek, Wojciechowska, Mafeszyn, Fabiański, Schreiber, Derpieński, Kubicka, Glam, Gradek, Doda, Pachut, Sanach i Julia Wieniawa. Kochani, ostatnie dni naszej wakacyjnej promocji książkowej, także serdecznie was zapraszamy. Jeśli kupicie do końca sierpnia tę oto piękną książkę, wydaną doskonale, z brokacikami, elementami różnymi, naszymi zdjęciami, sami sobie sesję robiliśmy, rysuneczkami moimi i różnymi innymi rzeczami, i do tego jeszcze z audiobookiem w zestawie, to dostaniecie 3 dodatkowe rozdziały, 4, co ja mówię? 4 dodatkowe rozdziały audiobooka, które nagraliśmy po czasie. Ale to nie koniec. No. To nie koniec, bo teraz w bonusie, tylko teraz, jeżeli w tej chwili zamówicie tę książkę razem w pakiecie z audiobookiem, to otrzymacie obfitość, szczęście, słonia i żabę. Dobra, ja nie wiem, czy ogarnęłyście, ale na TVN-ie odbył się festiwal Sopotu. Top of the top of the top. Nie of wiem, the top. Wszystkie te festiwale mają tragiczne nazwy. To prawda akurat. Ja nie wiem, o co chodzi z TVN-em, ale mam wrażenie, że od kilku lat oni organizują ten festiwal na początku tygodnia, więc myślę, że niektórym mogło to jakoś tak... Umknąć. Mhm. Trochę tak było też z nami, ale nie martwcie się, bo wszystko nadrobiliśmy. Mhm. Nawet jeden dzień obejrzeliśmy. Tak. Wieniawa. My, Wieniawa będzie też pod koniec, wrócimy do niej. Polską zaczynamy i Polską kończymy. Prowadziła jeden z wieczorów, no i tak, bo jeżeli jeszcze tego nie ogarnęliście, to Wieniawa zrobiła oficjalny transfer z Polsatu do TVN-u. No właśnie nie wiem, czy oficjalny, czy ona tam już w Polsacie nic nie będzie robiła? Nie wiem, wy nam powiedzcie może, bo co? No tańczyć już nie będzie, bo już tańczyła. Tańczyła. Nie wyobrażam sobie jej w twoja twarz, bo jednak to by było, no nie wiem, myślę, nie. No, myślę, że też. Ona miała ten serial, ale czy ten serial jeszcze istnieje? Ja nie mam pojęcia. Nie wątpić. Przyszła do TVN-u, przyszła sobie poprowadzić, no i wzbudziło to oczywiście kontrowersje. Słuchajcie, zajrzeliśmy pod jej postem. My bawimy się świetnie, a wy? Ona zadała pytanie i to pytanie mogło sprowokować ludzi. Wiesz, o co chodzi? Ale no, taki jest zamysł i zamiar, no bo jakby, wiesz, influencerka nie może wrzucić posta bez pytania. Tak. No i słuchajcie, chciała to ma, tak? Te buty białe nosiłam 20 lat temu, dziś bym nie założyła. Ale że festiwal w poniedziałek, kto to wymyśla? Nie rozumiem takich topornych butów. Jak widzicie, buty były największą kontrowersją. No, ale bywa i tak, no. Na scenie pojawiło się w ciągu tych kilku dni jakby masę osobility, personality i tym podobnych, między innymi Monik Staszczyk, który pojawił się na scenie z t-shirtem z napisem "Zdrowo jebnięty" i z takim jednorożcem małym. Jednorożcem z różową grzyweczką. Co myślisz, Danusia, jak oceniasz tę stylizację? No fajna stylizacja, on, bo to w Sopocie przecież było, to może gdzieś tam na straganie sobie na szybko kupił, bo może po prostu mu nie doleciała tak walizka, być. Może był jakiś problem. Myślę, że to mogło być koszulka taka w stylu, wiecie, jak u nas w Barcelonie, tutaj jest masę tych sklepów z pamiątkami. Tak, takich, wiecie, my uwielbiamy najbardziej takie białe koszulki, białe t-shirty z randomowymi napisami I love, na przykład Big boobs. I love DILFs. I love, co tam jeszcze jest? MILFs jest oczywiście też. I love. Big dicks było. Piękna. To jest po prostu poezja. Nie obyło się też bez jakichś tam wpadek technicznych, pozostając tutaj przy liderze T-Love. No, miało on ewidentnie jakieś problemy z odsłuchem na scenie, przez co miał problemy z trafianiem w rytm. Okay. Ale to może on po prostu tą koszulką już wiedział, co się będzie działo, przewidywał, tak. Więc po prostu chciał, wiecie, na wszelki zapas. Paulina Krupińska, tak, twoja BFF z dzieciństwa, nic się nie zmieniła.
Słuchajcie, zapowiedziała na początku jednego z koncertów Natalię Przybysz z piosenką Zew. A wyszła druga Przybysz z piosenką Zmierzch. Nie, ale kiedy rozpoczęła... Nie, Przybysz wyszła. Ale która? Przybysz. A, bo są dwie Przybysze. To są dwa Przybysze. Ale skąd one przybyły? No, a wiesz skąd? Z Sisters. Dobra. Nieważne, ona się pojawiła, ale był problem, ponieważ nie wyłączono mikrofonu w prowadzącym, gdy zeszły. I słychać było, jak coś mówią. Żałuję strasznie, że tego nie widziałem. No ja też, ale mówiły coś takiego soczystego, typu kurwa. Chyba nie są, obawiam się, że nie. Jest napisane tutaj na pomponiku, tylko słychać było zakulisowe rozmowy. Więc obawiam się, że jakaś totalna nuda. Dalej, Natalia Przybysz zapowiedziała kolejny występ w hołdzie dla Tiny. Myślę, że temu księdzu się mogło nie spodobać. Tak. Był taki opowiadaliśmy ksiądz. W cokolwiek. Był taki ksiądz. Po czym na scenę wyszedł Krzysztof Zalewski. Czy Krzysztof jest Tiną? Właśnie czy Krzysztof jest Tiną? Mam wątpliwości. Ja też mam wątpliwości. Chociaż on... Nie, on nie ma już tych długich włosów. Jakby miał te długie włosy cały czas, jak za czasów Idola, to mogliby mu natapirować mogliby. I może... Wymalować pastą do butów. Może by wtedy przypominał Skrzycecką. O Boże. I w trakcie tego, gdy Zalewski wyszedł, nadal słychać było za kulisami. Macie już panią Małgosię? Kim jest who the fuck is pani Małgosia? Jak to? Rozenek. Ona prowadziła tego wieczoru. Jeszcze nie powiedziałam o tym. No dobra. No tak, oczywiście. Rozenek też była jedną z prowadzących i ogólnie też wywołała kontrowersje. Bo tutaj były swoje różne osoby. Była Krupińska, Filipek, Rozenek, Wieniawa, Senkara i my favorite Gabi Drzewiecka. I to było, nie wiem, chyba pierwszego czy drugiego wieczoru, chyba pierwszego. Więc oczywiście Rozenek była oceniona najgorzej, bo Rozenek zawsze jest oceniona zawsze najgorzej na najgorzej. Żywo. Taka jest prawda. No tak jest po prostu. To nie jest moja ocena, ja tego nie oglądałem, no ale po prostu tak jest. A Szpak, słuchaj, ten Szpak, no, to prawie to normalnie, to wszystko prawie z fortepianu spadło podczas wykonywania Color of Your Life. Jak Szpak może spaść? Przecież on może się unosić w powietrzu, bo jest ptaszyskiem. No właśnie, nie? Ptaki nie mogą spaść. No, nie wiem w sumie. Ale nie, nie powinny, no nie powinny. Jak potrafią latać, to nie spadają. No właśnie. Doszły nas słuchy, że Szpak też zaśpiewał z Kozi Drag. Tak. Like a Prayer Madonna. I ponad poszli w ślimaka. W sensie może nie w ślimaka, ale był pocałunek na scenie. Okej, no nas to również ominęło, więc podzielcie się proszę swoimi komentarzami. Odczuciami. Jeżeli tak po prostu było i jak wam się ślimor podobał, czy ślimor był z Korupką czy bez? Z Izabelą Skorupką był. Trzeci dzień, to nasz dzień. I na scenie Agnieszka Chylonia z grupy CIPA. CIPA. Agnieszka Chylonia z grupy CIPA! No i ogólnie wiesz, fajnie, no, że cały czas funkcjonuje na scenie itp. itd. No fuck you nauczyciele, fuck off wszystkie ucznie, fuck you pan dyrektor, fuck off woźny i wujek ze Skolniaka, fuck you! Nowości. No tak, stawia na nowości, wiesz, no bo to już mamy, kurde, ile już mamy na scenie tutaj? No zaraz 20, zaraz do tego dojdziemy, bo był dosyć taki kontrowersyjny wywiad. Słuchajcie, same kontrowersje dzisiaj. Ale zanim to, no to Agnieszka wyskoczyła z nowym tatuażem no na czole zrobionym właściwie, no bo czyli nad okiem. Ona poszła po prostu poradą wszystkich mam, że po prostu mamo chce tatuaż, na czole sobie zrób. I ona zrobiła sobie w końcu na tak, czole. Tak, na czole sobie zrób. Nad lewym okiem, nad lewą brwią konkretnie napis sweet. Po prostu. Sweet. Ale to jest słodkie, żeby zawsze pamiętała, wiesz, jak będzie się budzić, zawsze będzie pamiętała sweet. No sweet. Że jest słodka, tak? Tylko czy to... Nie odwróci jej się do tyłu w lustrze. I wtedy będzie napis... Tews. Albo... Tews. Albo też pomyślałem sobie, bo jeżeli jest słodka, to pytanie z czego jest? Bo może być problem na przykład z deszczem, jeżeli to jest cukier. Tak, może ona nie może występować jak pada. Nie wiem. No właśnie, kurwa, fuck you, cała szkoła, fuck you, studia, fuck you, przedszkole i kurwa, żłobek do dupy. 30 lat, słuchaj, 30 lat na scenie i jakoś pomiędzy tymi występami, ja nie wiem, był krótki wywiad, na który Helonie zaprosił Chładki z Operhałem.
A, tak. Zaczęło się od pytania, że Chylińska wraca na scenę. W ogóle to jest jakby standard od... Przecież ona wydała niedawno płytę. Wiem, no. Wiem, pamiętam. Ten teledysk, gdzie ten teledysk, starszą kobietę. Starsza kobieta. To tak się przyjęło już od jakichś kilku lat, mam wrażenie. Że jak ktoś Jeżeli ktoś wydaje nową płytę... To znaczy, że wraca. Tak. To jest wielki comeback. To nie jest tak, wiecie, że kiedyś po 10-20 latach ktoś nagrał wracanie. Teraz się wraca zawsze. Z każdym razem wracasz, nie? No i dobrze odpowiedziała Chylonia. Ja wracam? Ja cały czas na niej jestem. Od 30 lat. No i ogólnie tam, wiecie, tego, promotion, te sprawy. Agnieszka zaczęła pokazywać plecy swojej kurtki. No. Czyli swoje plecy, a na nich kurtkę z jakimiś informacjami dotyczącymi jej trasy, 30-lecie, te sprawy, wiesz, fajne sprawy. Na co mówi nagle Chładki, jak to w telewizji, czasu zawsze jest za mało. No bo już mówili, wiesz, tak, już nie? Skończ Agę. Na co, Chylińska? No to po co mnie zaprosiłeś? Agnieszka może pierwszy raz w telewizji. Mam nadzieję, że ona zrobiła to swoim tym głosem, takim, wiesz... Tak, drącym się, tak nie potrafię niestety, ale... To się nazywa chyba growl. To się tak metalowcy chyba nazywają growl. Czyli Chylińska jest growlerką. Tak. Dobra, ale jeszcze sam koniec, sam finał, bo po prostu on był najlepszy. On dalej... Prezenter powiedział, że to, czego nie zdążyła powiedzieć teraz, to będzie mogła powiedzieć później, jakoś w trakcie festiwalu, gdzieś tam. Na co Agnieszka powiedziała: nie mów, co ja mam mówić. Ja wiem, co chciałam powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam i pamiętajcie, trasa 30 lat. Od razu co mi pierwsze przyszło do głowy? No. Nie mów mi, jak mam żyć. Nie mów mi, jak mam żyć. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Rozenek, ponieważ jej występ, jej prezentację, powiedzmy. Skomentował Robert Kozyra. Drętwa i sztywna, udawała Grażynę Torbicką. Na co? Małgosia odpowiedziała. Dajesz. Już bardzo dawno nauczyłam się nie przejmować i nie słuchać opinii osób, które na mój temat się wypowiadają. Powiedziała dla Plejady. Więc widzisz, no po prostu jakby lustereczko. Tak, lustereczko. Trzeci dzień, jak na dzień, który akurat my przypadkiem oglądaliśmy, muszę przyznać szczerze, że wypadł całkiem nieźle. Ja się bawiłem całkiem dobrze, naprawdę. Byłem naprawdę zaskoczony. Widać, że tam po prostu zaczęły zachodzić jakieś zmiany. Wystąpiła na przykład Renie Jusi z Kają. Co było fajne. Co dla mnie było jakby po prostu połączenie jakby mega sensowne, tak. Którego nikt chyba nigdy nie wykorzystał, wydaje mi się. Do tego jeszcze dołączyła Mary z Polski. To też było fajne. Która w trakcie tego wszystkiego... Właśnie, to nie do końca jest wyjaśnione. Bo nam się wydaje, jak widzieliśmy, w ogóle to na żywo, że miała Mary z Polski miała taki długi warkocz i robiąc jakiegoś fikołka, to uderzyła tym warkoczem Kaję w twarz. Tak. My zrobiliśmy ankietę na naszym Instagramie Instastories, polecamy obserwować i 2/3 osób powiedziało, że nie. Mi się wydaje, że nie. Tak. Ale Mary z Polski jakby odpowiedziała na naszą storkę, tak jakby, że... Tak nieoczywiście. Tak, że tak może było. Jednak, tak? No. Więc ja nie wiem, gdzie... Where is the truth? Prócz tych występów, niektórych bardziej, innych mniej udanych, mam wrażenie, że chyba pierwszy raz coś takiego się wydarzyło, jakby... Ktoś w TVN-ie wpadł na pomysł zrobienia podczas festiwalu mini ramówki i takimi przerywnikami pomiędzy występami i gadaniem były gwiazdy. Tak, jak prezentacja gwiazd. Gwiazdy TVN, które nie są jakby, nie śpiewają, nie występują, ale po prostu no, wychodzi ci na przykład taki wojewódzki i leci muzyka. I ten wojewódzki jest na scenie, sobie idzie i leci muzyka i jakby nic to absolutnie nie wnosi, ale wiesz o tym, że ten 50. rok wojewódzki wraca jesienią, tak. Niestety. Tak samo też się wydarzyło w przypadku Martyny Wojciechowskiej. To był, dla mnie, to był jeden z pików. To był jeden z pików tego wieczora. Wieczoru. Ja tego szukałem w sieci i nie mogę znaleźć nigdzie żadnego fragmentu. Okropne, przerażające. Jakby, mam nadzieję, że to... Musisz to opisać. Kurde, no właśnie, ja to opiszę z przyjemnością, ale moim marzeniem było to, abym ja to odpisywał jako myśli w głowie Martyny i ona idąca. Aha. Więc nie wiem, czy to będzie wykonalne, bo nie wiem, czy do czasu wypuszczenia tego odcinka już będzie jakby to wideo, ale wyobraźcie sobie, że Martyna wyszła na scenę i oczywiście szła przed siebie, no i w pewnym momencie ta scena by się skończyła, więc ona weszła na bieżnię, czego nie było widać tak, wiecie, kamerą, że jest na bieżni, ale jednak widać, że idzie widać w miejscu. Było, że idzie w miejscu, idzie tak. W miejscu, słuchajcie. I była na szpilkach oczywiście, no bo jakby kobieta musi być na szpilkach, jak jest pracy. Tylko
Było ciężko. Było ciężko. Słuchajcie, bujała się tam ostro. Bujała się na prawo, lewo, niczym po prostu mama ginekolog na swoim promie. I tak sobie myślałem, girl, it's bad, nie? Jakby, bo ona wzdłuż i wszerz cały świat przemierzyła. Tak. I była po prostu o włos od polegnięcia na scenie w Sopocie. I widzimy ją, że ona tak... I walczyła, totalnie walczyła. Ale nie, nie, bo najlepsze jest to, że nie tylko, że ona tak się chybotała trochę, a ta muzyka cały czas trwała, nie? Tak. Widać było, że jej twarz jest taka, no, uśmiechnięta, ale taka, wiesz, girl, you're in danger. Nagle wypuścili jeszcze na nią sztuczny śnieg. Słuchajcie, ona idzie cały czas. I z boku nagle. Tak, taka... na nią w twarz, na wszystko, słuchajcie. Więc ona zaczyna się tam ona jeszcze bardziej zaczyna stronę, się tak. chybotać na tym. I ja myślę sobie, Boże, Matko Boska. Ona nam się wywróci. Martynka nam się wywróci. Girl, you can do it. You can do it. Do it for Kabula, nie? Wiesz, tak. O co chodzi? I co, udało jej się? Udało jej się, udało jej się, udało jej się, dlatego ja tak pomyślałem sobie, że dzielna jest dziewczynka ta i ona chyba zasługuje po prostu na tytuł This Bitch. Tak, myślę, że totalnie zasługuje na tytuł This Bitch tego odcinka. Przenosimy się do uniwersum pani Ma Fashion, pana Fabijańskiego. Ponoć okazuje się, że pan Fabijański spotyka się z niejaką Anną Markowską, 31-letnią kobietą, modelką. Czy to jest z rodziny tych Markowskich? Nie, z innej rodziny, innych ale jest to z rodziny takiej, że jest ex Kuby Wojewódzkiego, pani Markowska ponoć. Okej, okay, okej, okay. Czyli rozumiem, że jakaś 20-latka. 31-latka. No już teraz! No teraz, tak. Paparazzi na pudelku pokazują, jak jedli obiad. Papa? Paparazzi. I na przykład Seba żuje. Jedli obiad. Jedli obiad, Seba żuje na pudelku. Łapek w dół, 117. No nie dajcie człowiekowi zjeść nawet, no. Później szli, ona była w takiej specjalnej stylizacji. Tylko kurteczka czyli skórzana trochę. Kurteczka skórzana, pod spodem staniczek. Ale ja się trochę, tak, staniczek i długie jeansy. Takie, zobacz jakie długie, one prawie buty zakrywają. Ja się martwię, kochana, że ty się potkniesz i to będzie, skończysz jak Krysica. Tak. No i później idą dalej. No i wiesz, pięknie, można piękne. By było powiedzieć, że szczęście kwitnie, gdyby nie ta podła Ma Fashion. Okropne. Po prostu wiesz, to babsko takie jest wredne. Wredne babsko, która na swoim stories napisała, co następuje. No. Mawka opublikowała takie stories, gdzie jest bardzo dużo literek i bardzo mało obrazków, ale jest konkret na dole i napisała tak. Nie otrzymuję i nie otrzymywałam nigdy alimentów na swojego synka. Nie ma też żadnej opieki naprzemiennej, o której czytam. Zresztą od kiedy Bastek się urodził, ta opieka nie była nawet zbliżona do pół na pół. Oj, dziewczyno. Co ci mogę powiedzieć? Co ci mogę doradzić, kochana? No co? No już po ptokach. Pudelek skontaktował się z Fabijańskim, żeby potwierdził albo zaprzeczył słowom Maw i powiedział tak. Tak, to prawda, że nie płaca alimentów. Bo nasze ustalenia dotyczące opieki nad Baskiem tego nie zawierają. Jeśli by zawierały, to gwarantuję, że nigdy nie uchylałbym się od obowiązku ich płacenia. W kwestii opieki naprzemiennej, na ten moment jej nie ma, bo znowu nie zawierają tego nasze ustalenia. Mogę jedynie zaznaczyć, że weekendowym tatą bym się nie nazwał. Reszta niech pozostanie między mną a Julią. No właśnie wolałbym, żebyśmy się dowiedzieli, bo ja jestem mega ciekaw, co jest w tych ustaleniach. Czy w tych ustaleniach jest na przykład, że wiesz, ziemia jest okrągła i w dzień jest słońce? Oraz jakby skoro księżyc nie ma... też może być w dzień. Może być czasami, słuchajcie. Czasami jest równocześnie i słońce, i księżyc mega, to jest dziwne. W jednym niebie. To jest takie A to jest na inny temat. To też wychodzi chyba, że to jest jej wina, no skoro ona tego nie ustaliła. Nie, to jest zdecydowanie jej wina. No chyba powinna to ustalić, tak? A nie później mieć pretensje, no to... Przede wszystkim jest kobietą, więc zawsze jest jej wina. Oczywiście, tak. Na to odpaliła się Marianna Schreiber. Była polityczka, obecnie aktywistka. Jedna z naszych ulubionych aktywistek na polskiej ziemi. Myślę, że po prostu postaci. Postaci, to jest prawdziwa ikona. Legenda za życia. Mam tego dość! Napisała tak. Szczyt żenady.
Trafia mnie, jak czytam takie historie. Wiadomo, że ma fashion official sobie poradzi, co nie oznacza, że jej się te pieniądze nie należą. Ale przecież ten sam problem dotyczy tysięcy polskich kobiet. Nie chodzi o prawo samo w sobie. Nie chcę w to wchodzić, bo uważam, że obecny stan rzeczy jest na pewno lepszy niż kilka lat temu. Natomiast rośnie społeczny problem, jeśli chodzi o partnerów. Ojców dzieci, którzy, jak wynika z badań i artykułów, często są po prostu niedojrzali psychicznie. Zobaczcie, co drugi celebryta czy aktor nam to choćby uświadamia. Traktowanie kobiety jako źródła swojej przyjemności jest okropne. Dorośli faceci w krótkich spodenkach, którzy nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje czyny, słowa i w konsekwencji za dzieci. Nie ma czegoś takiego jak posiadanie dziecka bez zobowiązań. Takie osoby jak Sebastian Fabijański, oficjal, Antek Królikowski i każdy inny mężczyzna, który ma możliwość, podkreślam, a nie płaci, to nie są pieniądze na wasze byłe kobiety, ale na dzieci. Do robienia sobie zdjęć z dziećmi, drodzy celebryci, aktorzy, jesteście pierwsi, a do odpowiedzialności już was nie ma. I to jest właśnie żenada, że feministki zajmują się tematami typu czy kobieta może mieć penisa, a nie zajmują się tematami tak poważnymi i realnymi. Tematami, które dotyczą również osób ze śmietnika. Ze świecznika? Ze śmietnika! Jak ma fashion. A ja... A jak wygląda sytuacja Polek, które nie są znane, które nie mają takich możliwości jak ma fashion? Hashtag alimenty, hashtag ma fashion, hashtag Fabijański. Blessed. Dobra, ale dlaczego mężczyźni nie mogą, dorośli mężczyźni nie mogą się krótkich spodenek? To mnie zaciekawiło. Szczególnie latem. Czy to już jest jakby, co? To już jest skasarowane. Tak? Okej. To po części skomentował sam Seba i wstawił takie zdjęcie z Baskiem, który ma bardzo dziwną twarz, bo ma twarz w kształcie serca. Czerwonego serca. Ale słodko. I napisał tak. Drodzy trzy kropeczki, bardzo proszę o wstrzemięźliwość w komentarzach dotyczących mojego ojcostwa i rzekomego braku odpowiedzialności rodzicielskiej. Mój syn zawsze miał, ma i będzie miał wszystko, czego potrzebuje, a nawet więcej. Czyli nie ma się o co martwić. No wzorowy ojciec, no. Na co Schreiber dalej? Nie. Dlatego, że na Onecie pojawił się artykuł, Sebastian Fabijański odpowiada żonie posła PiSu, proszę o wstrzemięźliwość. No i to było to, co wam przed chwilą powiedziałem, także nie wiem, czy jej dokładnie odpowiada. No ale właściwie powiedział drodzy. Tak, Marianna może nie doczytała artykułu i się trochę wkurzyła dalej i napisała tak. Pańska umiejętność przyjmowania krytyki wyważonej, merytorycznej i nieobraźliwej tylko potwierdza, że jest pan chłopcem w krótkich spodenkach, więc w swoim poprzednim poście nic się nie pomyliłam. Może by do pana dotarło to, co napisałam, gdyby nie to, że mnie pan zablokował. Pozdrowienia i szczerze życzę, aby realizował się pan jako dobry ojciec. Hashtag Fabijański. Ona po prostu zagotowała się przez ten nagłówek. Tak. No tak. Bo jakby, przepraszam, ale ona jest personality, osobility, a nie jakaś żona posła PiSu, tak, okay, więc jakby trochę szanujmy się. Dobra, ale o co chodzi z tymi krótkimi spodenkami? Nie wiem, no może wy nam powiecie, co tam się w Polsce dzieje z tymi krótkimi spodenkami. Nie wolno już nosić jakiś, o co chodzi? O co chodzi? Książka książką, ale przypominamy, że od początku września rusza nasz nowy podcast Kuriozom. Rok po wydaniu, gdzie będziemy rozdział po rozdziale przechodzić i rozmawiać ze sobą na tematy różne, które się tutaj wydarzyły oraz na tematy takie wątki, takie, które na przykład nie zostały poruszone albo które się wydarzyły po dodatkowo. Czasie. Więc polecamy zapoznać się z oryginałem. Zwłaszcza, że jest cały czas promka letnia jeszcze, ostatnie dni. Zastanawiam się, jakby tutaj zacząć, ale po prostu myślę, że trzeba zacząć od aktualizacji. Ogólnie ja się czuję w tej chwili, jakbym miał święta Bożego Narodzenia, Sylwester. Nie wiem, mamy Sylwester Ladies czy coś takiego? No jest jakoś w sierpniu. Bo to, co się dzieje teraz, jakby wykracza jakiekolwiek, poza jakiekolwiek moje oczekiwania od życia. Zacznijmy może od update'u w temacie glam o Caroline Derpiński. A jeżeli ktoś jeszcze nie wie w ogóle, o co chodzi, to zapraszamy do naszych dzisiejszych materiałów. Właśnie byłam wreszcie w stanie otworzyć moje wiadomości po uszkodzeniu telefonu i dowiedziałam się, że znowu lampucera zieje gównem, że swojej gęby, bo czym innym by mogła siać, jeśli jest cała wypełniona gównem do szpiku kości. Obrzydliwa kreatura, jaki to wstyd, że to Polka, a żygać się he. Żygać się he totalnie, ale... Żygać się he. Wypełniona gownem do wypełniona szpiku kości. Wypełniona gowna do szpiku kości, to jest... To jest piękne. To jest piękne, to jest po prostu, wiesz, no... Można to sobie pisać na LinkedIn. Jest to wulgarne. Powiedz coś o sobie, na rozmowie o pracy. Caroline Derpiński, jestem wypełniona gownem do szpiku kości. Dobra, ale poczekaj, bo to nie koniec. Siedzi jak szczur w jakiejś norze, bez grosza i nie ma co innego do roboty, tylko wypisywać strony gówna, które jej się z desperacji i nudy roja w tym pustym łbie. Paskudna torba na śmieci. Pełna gówna. Ty czym jest
i dobrze o tym wie. Ci czym jest i dobrze ci, o tym wie. I czym jest, po prostu, wiecie, jakby... To jest jak haiku już. Skopa. Wchodzimy z kopa po prostu, ale długo nie trzeba było czekać na odpowiedź Caroline. Również na Insta Stories oświadczonko, jedziemy. Babciu A, wiem, że za pieniądze swojego dziadka, bo nawet mężem nie jest i nie będzie, kupujesz sobie sztuczne bimbały, szampany i imprezki. Ale przekupywanie redakcji, aby napisali kłamliwe oszczerstwa na mój temat, wymyślone przez ciebie, babciu, jest karygodne. Mówisz, że nie mam koleżanek, co jest nieprawda. Ale przynajmniej ja nie mam koleżanki, która wypaplała, że zapłaciłaś redakcji pieniążki nieoficjalnie za próbę zniszczenia mi wizerunku. Moi prawnicy już zajmują się tą sprawą. Wszystko w dzisiejszych czasach można zweryfikować. Kochanie, wiem, że chcesz się na mnie odegrać za upublicznienie twoich zmarszczek na moim IG-story. O tym też mówiliśmy. Mówiliśmy. Wszystkie twoje pieniądze nie są twoje, babciu. Tylko dostajesz je za machanie tyłkiem na dziadku. Ups, przepraszam, że od 5 lat macie osobne sypialnie, co może poświadczyć wiele osób, które gnębiła w Miami, które odezwały się do mnie. Więc po prostu dostajesz dolars z litości, bo George nie chce dramy. Taki macie układ. Tak czy inaczej, wszystkie pieniądze masz całe życie od facetów. Nigdy nie pracowałaś i nie masz żadnego hobby. Jak cała Polska widzi na twoich social mediach. Ja mam 20 lat, własne pieniądze, wiele biznesów, ogromne sukcesy w modelingu, auta, a co najważniejsze, serce. Nikogo nie krzywdzę jak ty. Mogę upublicznić listę osób, które gnoiłaś prywatnie. Chcesz? W moim wieku widziałaś tylko oborę. A ja jestem silna, niezależna dziewczyną, która, czy jest facet, czy go nie ma, potrafi utrzymać się na najwyższym możliwym poziomie w Miami sama. Zrób 1 ze 100 tego, co ja w życiu. Wtedy możesz pozwolić swoim bimbałom podskoczyć. Co dopiero początek. Dalej, Caroline. Ja jednej rzeczy nie rozumiem, kochani. Baba, co jest utrzymywana całe życie przez facetów, ani dnia nie pracowała, nie ma żadnych hobby, oprócz dręczenia ludzi, próbuje zniszczyć na siłę młoda, zdolna, pracowita dziewczynę. Mogłabym się z nią licytować, kto ma lepsze życie, auta, ciuchy, pod jednym warunkiem, jeżeli ona by tak jak ja miała kilka hobby, kilka prac, wiele zawodowych sukcesów i byłaby choć trochę empatyczna. Niestety, tak nie jest. Nie szanuję osób, które za dziadka pieniądze jedyne co w życiu robią, to balują półnagie po imprezach i leją po bimbałach alkohol. Leją po bimbałach alkohol. Jak, babciu A, znajdziesz jakaś pracę i zarobisz chociaż centa sama, to może dopiero mnie zaczepiać, bo daleko ci do mnie. Skończy się ciągnięcie forsy od dziadka i zostaniesz z niczym. $0. 6 wykrzykników. Nie ma żartów. Skończyło się i to jest znak o tyle, że się skończyło, ponieważ dalej na Insta Stories Caroline wydała oświadczenie, w sensie już właściwie to takie oświadczenie... Na kolejnym poziomie, jakby powiedzmy, bo teraz wszystko jest oświadczeniami na Instastories. Tak. To oświadczenie jest od jakiegoś adwokata, Stefana Mrozka. I po prostu jest oświadczeniem właściwie, jest jakimś takim papierem, gdzie... Co z tego wynika? Nic z tego nie wynika, po prostu to jest takie coś w stylu, wiesz, przedsądowe, nie? No wiem. Adwokat mówi ogólnie, jakby skieruje do dziennikarzy, żeby zajmowali się etyką i bla bla bla, coś takiego, ale jakby nic z tego nie wynika, no jakby... Cokolwiek. Doczekaliśmy się również odpowiedzi na ten esej. Na ten wysryw? Wysryw dotyczący gówna i do szpiku kości. Mm-hmm. Babcia A się sama wyjaśniła. Zapraszam na jej IG story. Poczytać jej piękny język, zwłaszcza fragment o zianiu gównem. To był dobry fragment. To był bardzo dobry fragment. Od dzisiaj jestem fanka numer 1 pani A. Jedyna osoba, która sama się wyjaśnia w sekundę. Czy to jest awans, czy to jest... degradacja. Jeżeli z babci przychodzisz na panią. Chyba awans, mi się wydaje. Że zasłużyła po tym wszystkim. No bo w słowach Caroline, ktoś jest starszy, to jest gorsze. No tak, trzeba to podkreślić. No. Tak. I jeszcze mamy jakiś kąśliwy taki komć w stylu dubajskim. No. Widzę tutaj właśnie, to jest, rozumiem, telefon Caroline i jej tapetka. Z pięknym różowym samochodzikiem i ktoś do niej napisał, rozumiem, w odniesieniu do glam. Chyba lubi kupę, bo dużo o niej pisze, na co Caroline wrzuciła to zdjęcie i dopisała. To chyba pozostałości po pracy w kraju wielbłądów. Stat takie słownictwo UA. UA? Już na tym przeszły! Szybko to idzie, kochana. Tymczasem Aneta Glam się rozpłakała.
Guys, I just cried. I was sitting on this rocky beach and I was crying from happiness because I think I never seen most amazing place than this. I tu nagle do gry wchodzi Sandra Kubicka. O czym zresztą opowiedzieliśmy w szorcie. Caroline Derpiński jest chora? Ostatnio odbyła się ramówka TVP, gdzie były różne gwiazdy TVP, w tym Sandra Kubicka, która też jest raz gwiazdą TVP. No i Sandra Kubicka została zapytana przez partię, co sądzi o Caroline Derpiński i powiedziała takie słowa. Ja myślę, że tam powinien ją lekarz zbadać, szczerze mówiąc. No my życzymy zdrówka i jednej i drugiej, no w końcu musi być energia do tych wszystkich dram. Zareagowała nawet na to Caroline. Zareagowała. Udostępniła na swoim Insta Stories z dopiskiem. Pół roku temu zablokowałam ją, a ona nadal wzdycha. Miłość krąży wokół nas. I dalej. Rozumiem, że... Ona zrobiła screena tego, co wysłała do nas. I udostępniła to u siebie na stories. Prywatną naszą korespondencję z nią? Tylko no nie, nie wiem, to, czy nie spotkamy nie się sądzie. Dobra, a poczekaj, ale kogoś mi tutaj brakuje. Jest Aneta Glam, jest Caroline Derpiński, jest Sandra Kubicka. Justyna Gradek. Na temat Anety. To dziecinada. A mnie jest to dziecinada, jest dla mnie dziecinne. Opisując mnie, opisywała siebie. Jeśli ona opisywała mnie w tych zdaniach, jak opisywała, to tak naprawdę opisywała siebie. Z mojej strony jest to zakończone. No i myślicie sobie, okej, okay, no trochę szkoda, ale w dalszej części wywiadu mamy pytanie o Caroline. Caroline Derpiński, łączycie siły? Nie, to nie jest jakby osoba, z którą chciałabym... Nie, w ogóle. Anecie się nie spodobało to, że Justyna próbuje zamknąć dramę z nią. Wrzuciła na swoje stories swój nowy post z dopiskiem... Ze specjalną dedykacją dla tych dwóch zdesperowanych lampucer. I dalej. Dzisiaj jestem na zupełnym relaksie, więc nie chce mi się komentować tych wywiadów, tej cyganki Jot i jej kłamstw na mój temat. Jutro jestem cały dzień na Łodzi, to pewnie też nie będę miała czasu, ale wszystko wam opowiem w szczegółach, jak tylko znajdę chwilę. Bo kłamstwo za kłamstwem słyszałam, fuj. Cyganiucha po prostu i będzie zdemaskowana. No po prostu cyganiucha. Tylko jedno teraz poruszę. Kocham, że Aneta wszędzie cały czas używa dwóch kropek. Nigdy trzech. Rzadko też jedną, zazwyczaj dwie. Czy to jest jakiś znak? Kod Morsa może. Zauważyliście, że wywiady z nią były tylko na temat mnie? Cały czas tylko, a opowiedz o sytuacji z Aneta Glam, a co się wydarzyło z Aneta Glam. Miałam wrażenie, że wręcz tam jestem, bo tak poza tym to nikt się nie interesuje tym, co robi i ta trucizna, która próbuje promować i truć młodych ludzi. No cóż, nędzne życie tych cyganek i lampucelerek. Taka rzeczywistość. Tak, bo warto dodać, że to wielkie wydarzenie, na którym Pomponik rozmawiał z Justyną Gradek, to była premiera wejpów Justyny Gradek. Tak. Fantastycznie. W ogóle fantastyczny jest ten wywiad. Mogę wam jeszcze powiedzieć w skrócie, żebyście nie tracili czasu, że Justyna Gradek opowiada tam, że od kilku miesięcy mieszka w Dubaju. Tak. I już stwierdziła, że to jest jej miejsce na ziemi, najważniejsze. I że ogólnie tam jest najlepiej, najfajniej i wszystko jest fantastyczne, ale kobiety mniej znaczą niż mężczyźni, dlatego mężczyźni chodzą na jakieś spotkania biznesowe, a ona po prostu się czasami gdzieś pojawia i się uśmiecha. Fantastycznie. Namieszajmy jeszcze trochę, bo wraca Sandra Kubicka. Ona robi krzywdę ludziom. Caroline, wiadomo, co się wydarzyło na Insta Stories. No musiała napisać oświadczenie, no. Ciocia S. Wraz ze swoją ex-managerką oszukała cała Polskę, że jest aniołkiem Victoria's Secret. Śmie wysyłać mnie publicznie do lekarza. Szkoły w terminie nie skończyła nawet. I matury nie posiada, edukacja leży, więc wystawianie diagnozy o podejmowaniu kroków leczniczych jest śmieszne. Przydałby mi się lekarz, ale aby dał antidotum na jad cioci S. Opluwa wszystkich w koło. Kto jej dał do tego prawo? Caroline, wiesz, co nas zrzuca? Kał. Nie! Zrzuca co kłamstw? Zrzuca... Ciężar tych kłamstw! Powtarzanych co dnia. Miała być matką dla córki poprzedniego partnera, a ona okazała się tyranem. Nie pozwoliła nawet pójść partnerowi na urodziny córki, tylko dlatego, że
Ciocia S nie mogła mieć dzieci z partnerem, szantażowała go sam i odciągała partnera od relacji z jego córką, która zaakceptowała macochę. Na podstawie tych kilku szczególików nie ma ta kobieta prawa do praktykowania hipokryzji publicznie. Nie ma prawa do praktykowania hipokryzji publicznie. Prywatnie, co innego. Publicznie nie ma prawa. Ja się tam pogubiłem już, ta ciotka chrzestna. Zaczyna się robić telenowelowo, tak. Ale tutaj po prostu spłatają się różne światy ze sobą i różne przestrzenie czasowe też. Tak naprawdę. Tak. Tutaj mamy, wiesz, przecinają się te różne uniwersa i tym podobne. No Caroline jakby się nie pierdoli. I Caroline, masz coś do powiedzenia o Caroline? Caroline po prostu ci potnie. Tak. Caroline, no w***a się. Tak? W***a się po prostu. Stwierdziła, że po prostu Sandra musi przeprosić ją. Aha. Za te słowa na łamach wszystkich właściwie portali oraz u siebie na swoim Instagramie. Ma na to 24 godziny, a jeżeli tego nie zrobi, to ona po prostu skieruje sprawę do sądu i będzie walczyła o jakąś kwotę pieniężną, którą przeznaczy na rzecz fundacji TVP. Hashtag bądźmy razem bliżej. Ponieważ jak to uzasadniła, TVP to pracodawcy Sandry Kupickiej. No, fakt ser fakt, są pracodawcami. Zanim dowiemy się, czy Sandra ustosunkowała się do swojej publicznej hipokryzji, dowiedzmy się, co Gradek powiedziała jeszcze na temat Derpieński. Mam prowadzącą, która jest w tej samej sukience, co była Karolina Derpieński, co mnie bardzo teraz dziwi. To jest sukienka za te 60 tysięcy dolarów, która była szyta prosto na mnie, więc Karolinka, mam nadzieję, że się dobrze nosiło. Więc to chyba jednak nie była kupiona sukienka za 60 tysięcy dolarów. Okej, czyli z tego, co ja rozumiem, na tym wejpowym ekstra wydarzeniu Justyny, prowadzącą to wydarzenie była jakaś drag queen polska, która założyła na siebie sukienkę, którą miała podobno wcześniej Caroline i gdy w niej była gdzieś, to oczywiście pytana o to, ile to kosztowało, bo to jest zawsze pierwsze pytanie, powiedziała, że 60 tysięcy, po czym okazało się, że jednak tak dużo nie kosztuje ta sukienka. Caroline ma konflikt z projektantem sukienki też. Tak, znaczy też ogólnie, ja mam wrażenie, że Caroline ma konflikt ze światem. Z każdym, z kogo zna. Nie nudzi się. Dzięki za tą ustawioną szopkę, aby mnie próbować ośmieszyć. Ośmieszyliście się sami. Sukienka moja była ładniejsza. Plus nie przejmuje się wasza i projektanta KB zemsta za bycie... Tim Nohalowska. Nie wiemy jak Justyna, ale projektant KB okazał się Tim Nohalowska. Chyba żartuję. Wtedy Caroline postanowiła uciąć z nim relację. Nie dziwię się. I jakby... Kolejny, co na moich plecach próbuje się promować. Caroline Derpieński, zawsze przygotowana z armia skrynów na czarna godzinę. Ale moi prawnicy będą mieli pracowity miesiąc. Chciałbym być prawnikiem Caroline. Naprawdę, chciałbyś być prawnikiem Caroline? Bym po prostu brał pieniądze, bym wysyłał jakieś screeny, bym pisał jakieś oświadczenia na stories. Ale musiałbyś to pisać. No, za pieniądze. Patryku, musiałbyś to pisać. Problemem jest skanowanie czegoś, czy wydrukowanie. A no bo nie mamy skanera, no, muszę to robić telefonem. Nie przeprosiła. Chyba żartujesz. Nie przeprosiła. Sandra nie przeprosiła Caroline. W związku z upłynięciem 24H w przeciągu kilku dni sprawa trafia do sądu. Żądanie moje na rzecz fundacji wspierającej polskie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnościami wynosi 200 tysięcy polskich złotych. I jeszcze tutaj wątek jest. No, jaki wątek? Caroline postanowiła odnieść się do jednego z komentarzy, ale to w sumie gdzieś tam fruwało w internecie, ponieważ niektórzy, wyobraźcie sobie, niektóre hejtery wilki miały czelność wyśmiewać to, że Caroline chodziła na wybiegu Miami Swim Week. Rozumiecie? Chyba to? Żartujesz. Wiesz, co to jest? To są zwykłe larwy. To są larwy zwykłe. Tak. To są po prostu paskudne larwy.
modelki, które dopiero zaczynają, nie mają żadnej pozycji rynkowej i są na najniższym levelu w fashion industry w UC. Zarabiają za pokazy $300-500. Modelki, które rozwinęły swoją karierę, mają rozbudowane portfolio. Bla, 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 pieniądze, pieniądze. Im dłużej siedzisz, to tym dostaniesz więcej pieniędzy. Dolar signs. Ciocia S mówiła, że dwa razy ponoć poszła w Swim Week i dostała $100. Ja na jej miejscu bym nie przyznawała, bo to tylko przez siebie mówi, jaki jej poziom modelingu był to w Miami. Wszystko można zweryfikować w dzisiejszych czasach. Caroline lubi to zdanie. Tak. Często kończy. Tak. Przejdźmy może przez całą rodzinę jeszcze tak dla przypomnienia. Bo babcia ewoluowała czasowo na panią, a później na ty. Nie wiem, tak. Bo może... Właściwie mam wrażenie, że chyba Caroline, najdłuższa spina Caroline to jest z Annetą Glam. Chyba więc tak. Być może jeżeli wyrobisz jakiś staż dramy, to już po prostu przychodzicie automatycznie na ty. Być może. Ale no była babcią, zaczynała jako babcia. Tak. Była też babcia N. Nohalowska. Ciocia. Ciocia S, czyli Sandra Kubicka. A Justyna Gradek to jest kuzynka J. Jako sama wisienka na koniec, Caroline udzieliła kolejnego wywiadu Pomponikowi, gdzie oczywiście znowu wspominała o bimbałach Anety Glam. Ta rozmowa odbyła się na ściance Światowego Dnia Optymisty, więc myślę, że warto, to jest po prostu podkreślenia. Aha. Pytana o sprawę z Nohalowską stwierdziła, nigdy się nie poddamy. Nigdy. Pytana o Justynę Gradek stwierdziła, że kuzynka J czeka na później, bo teraz jest time for Kubicka, czyli ciocia S. Wiesz, po kolei, każdy musi znać swoje miejsce. Miejsce w szeregu, oczywiście. Caroline przyjechała do Polski, żeby powstrzymać hejt. Caroline przywróci wszystko do pionu, a Polska potrzebowała takiej osoby, cytując Caroline. Jak się do tego ustosunkowujesz? No ja do samej końcówki, ja uważam, że Polska potrzebowała takiej osoby. Mhm. Uważam, że Polska zasługuje na Caroline, a Caroline zasługuje na Polskę. Bardzo się cieszę, że ta drama jest. Jest to mocny kandydat w ogóle Poland Awards. O mój Boże, też pomyślałam o w ogóle Poland Awards, że to będzie taki dobry rok. Tak. Zauważ jeszcze, że mamy sierpień. No wiem, jeszcze może się dużo zdarzyć. A jeszcze może się dużo wydarzyć i ja nie wiem, po prostu jestem przerażony tym wszystkim. A my się dopiero w ogóle Poland Awards widzimy w grudniu, więc tak. Wiosę. Mówcie sobie, co chcecie. Ja jestem wdzięczny Caroline, bo po prostu tyle, ile dostarcza mi osobiście humoru i rozrywki, no to jakby ciężko. No oczywiście. Jest ciężko, tak. Ciężko po prostu. Przenieśmy się teraz do uniwersum pani Dodo. Uff. Może tam jest trochę spokojniej. Czy tam jest Caroline już? Nie ma jeszcze Caroline. Powoli. Chciałaby. Tak, coś tam zaczepia powoli, ale na razie nic się nie wydarzyło. Nagraliśmy odcinek, że Doda usunęła Pachuta, możecie go tutaj zobaczyć, gdzie mówiliśmy o ich zawiłościach romantycznych. No i są dalsze wieści tutaj z tego świata, moi drodzy. Otóż plotek nam donosi, że Dariusz Pachut miał jakieś akcje z Instagram.com. Instagram? What? Jakiś problem? Najpierw zmienił ustawienia profilu na private. Yes. Później wydał oświadczenie. Od 3 tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie będę się do nich nigdy odnosił publicznie, bo cenię sobie prywatność. Zarówno swoją, jak i osoby, które i te informacje również dotyczą. Pierwsze, Justin Bieber powiedział never say never. Dokładnie, nie mówi się słowa nigdy w mediach, mój drogi. A po drugie, plotek nam donosi, że po wpisaniu jego nazwy użytkownika na próżno szukać czegokolwiek. Tak jakby usunął, ale do tego jeszcze wrócimy, ponieważ w międzyczasie management Dody wydał oświadczenia w sprawie zamieszania z Dariuszem Pachutem. W związku z falą artykułów, w których publikacja z Państwa strony trwa już od ponad miesiąca, zwracam się z ogromną prośbą o zaprzestanie komunikacji i łączenia projektów zawodowych artystki Dody z panem Dariuszem Pachutem. Każdy z nich ma swoje odrębne ścieżki zawodowe, które to w żadnym punkcie się nie przecinają. Z szacunku do ciężkiej, ponad 20-letniej pracy Dody proszę, aby jej efekty nie były podpinane pod relacje z panem Dariuszem oraz pod niego samego. O? O? Zawiało chłodem. No, kochany, lato się kończy.
zaraz wchodzi nowa ramówka, tak? Razem z wrześniem, więc trzeba trochę nakręcić przed nowym programem. Do tego jeszcze zaraz przejdziemy, ale teraz się przenieśmy na koncert Sana, który odbył się w Stadionie Śląskim. To jest ta iluminatka. To jest ta iluminatka, robiliśmy o tym zresztą Kabana Szara. No i ludzie byli zachwyceni ogólnie, że Sanach tam na, podczas jednego z utworów tak się trochę uniosła nad ziemią i że w ogóle wow. Ale że lewitowała? Levitating była, Dua Lipa, tak. Na co Doda nie mogła się powstrzymać, wrzuciła takiego wideo mema, gdzie było napisane: wszyscy ekscytują się, że Sanach latała na koncercie, tymczasem Doda w 2019. No i tam jest, że ona również unosiła się nad sceną. Classic Doda. Classic Doda, ale ja mam jeszcze taki... Oddychałam od 1900. Tak, 86 czy któregoś. Doda to może być game changer, bo jak coś to możesz mówić, że po prostu oddychałaś wcześniej. I byłaś pierwsza. Byłaś pierwsza. Ludzie oczywiście robią śledztwo. Ach, ci ludzie, nie mogę z nimi. Co z tą Dodą i z tym pachutem. Plotek nam tutaj streszcza to. Doda wstawiła na Insta Stories takie zdjęcie, że tutaj jakiś ten. Taka woda, ludzie, takie coś. I ludzie są, że to jest zdjęcie z internetu. Że to nie jest jej zdjęcie, tylko ona jakby wrzuciła zdjęcie z internetu. Ona ma doświadczenie w temacie, pamiętacie aferę poduszkową? O mój Boże, to jest taki iconic. To jest moment, w którym Doda nas znienawidziła. Tak. Warto, opisujemy to wszystko. No ale to nie koniec, bo tutaj ona, że udawała niby, a tymczasem Pachut, który chyba odwrócił się i znowu ma Instagram, bo dodaje stories. Czyli 360 stopni. 360 stopni się odwrócił. Dodał stories, że idzie w takich specjalnych okularach przeciwsłonecznych. I w tych okularach też pojawiła się Doda chwilkę później. Później usunęła tę storkę, że była... W sensie on usunął. Ona usunęła, że jest w tych samych okularach co on. Czyli nie, że ona, ale ona się odbiła w jego okularach? Też podobno. Tak? Tak, że nie dość, że się odbiła w jego stories w okularach, to na swoim też stories... Też miała te okulary założone później. Te okulary, dobrze, okay. Babci załapałaś. Tak. Zamiast schodzić po sklepach Gucci, Versace i te inne. Jest to Gucci. No właśnie, i z tym Gucci jeszcze, że tak podkreślił dziwna, to. Dziwna sprawa, nie Louis. Nie, podkreślił Gucci. Jest to Gucci. No i to jeszcze nie koniec. Jeszcze? Jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze na TikToku pojawił się inny filmik, jak jest ten Dariusz Pachut. I jest filmowany przez kogoś, jak robi jakieś tam rzeczy, pichci sobie przy namiocie. Ludzie. Zbliżenie na klapek, na jego klapek, w którym jest, i jest w skarpecie. I to też ma być oznaka, że to nagrywała Doda, że ona robiła takie zbliżenie po prostu. Na jego skarpetę w klapku? Tak. Okay. Ale ona jest soksiarą? Czy o to chodzi? Ona, jest ona lubi niuchać? Soksiaro, seksiaro. Oraz sekciaro. O Boże, czy ta prasówka kiedyś się skończy? Nigdy. Jak obiecali, my wracamy do Polski. Julia Wieniawa. Słuchajcie, dzieje się naprawdę, ponieważ Foremniak i Kliment znikają z programu Mam Talent. W ogóle ja byłem przekonany o tym, że Mam Talent już jest koniec, tak. Już go skancelowali. Nie wiem, czy coś mi się śniło, czy co, ale nie wiem, nieważne. Ostatecznie jakby Mam Talent będzie trwał w nieskończoność, więc wszystkie mamy są szczęśliwe. Na miejsce Foremniak i Klimenta wskakuje Prokop i Wieniawa. Czyli Prokop się doczekał po 100 latach wejścia tak, do Jury. Tak, tak. Gdzie tam zawsze za tą kotarą był. Z tym słynnym politykiem. Słynnym politykiem. Tak. A teraz słuchajcie, no Wieniawa, no i komunikat, i oficjalnie, to się dzieje, no oficjalnie przejść. No ale wiadomo jak ludzie. Co ludzie? No podzieleni są, no są podzieleni, no kontrowersyjnie, kontrowersyjnie. Wstyd, jak taka młoda osoba, przed którą jeszcze całe życie, która nie ma wieloletniego doświadczenia, może oceniać talent innych ludzi. Jak można promować sytuację, w której młoda dziewczyna będzie oceniać na przykład 50-letniego muzyka czy instrumentalistę? To jest poniżające. Te zmiany są żenujące. No, Julii Wieniawie się podoba, bo rzuciła serduszka, ma pracę, ma pieniądze.
Ja wyobrażam sobie Julię Wieniawę, jest w jednym z tych swoich 100 mieszkań i śpiewa sobie. Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcesz. Kochanie, wiem, że nie oprzesz mi się. Ja mam papiery i monety. Kochanie, wiem, jak to działa na kobiet, a raczej na chłopaków. Słuchajcie, słuchajcie, Julia Wieniawa. Julia Wieniawa Kim właściwie na kanale nadawczym na Instagramie napisała: nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń. Jak wrócę pamięcią do lat dziecięcych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem, muzyką i filmem, to czasem chodziłam na widownię programu Mam Talent czy innych programów i jedynie marzyłam, by mi również kiedyś ktoś dał szansę. Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programom szansę, na przykład jakiejś innej małej, marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność. Myślę, że Małgosia Poremniak też do końca nie może w to uwierzyć, ponieważ jej management stwierdził, że no ogólnie wielka szkoda, że w kolejnym sezonie nie będzie już Małgorzaty Foremniak. Więc... I don't know. Może Foremniak powinna założyć z Dowbor jakiś nowy program. Porzucone. A ja bym chciał strasznie, powiem to. Gadaliśmy o tym ostatnio. Tak, to prawda. Żeby powrócił format Wybacz Mi. No wiem, też Wybacz mi, przepraszam, coś tam dalej, bo I by mogły być nawet takie odcinki specjalne celebryckie. No. I by celebrytki się godziły w ten Wybacz Mi. Nasze dziewczyny. Bo ja codziennie, jak się budzę rano, to mówię do Patryka: sprawdzałeś, co u dziewczynek naszych? Tak, czyli tej Anety Glam, Derpiński i ty i resztę. No i tam i nad nimi wszystkimi by sprawowała oczywiście pieczę Maruszeczko. No, tak, Anna Maruszeczko. Klasyk. Nie doszła teściowa Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest zadowolona z tych zmian. Skomentowała wymownym pisem: brawo. Fajnie, ale ile właściwie zarobi Julia Wieniawa na tym? Bo to jest najważniejsze pytanie. Chyba wszyscy Polacy się zastanawiają. Oczywiście, że tak. Całe szczęście jest Superak, który wszystko wyliczył i stwierdził, że... Nasze źródła mówią, że było to 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych. Czyli według Superaka więcej o 200 tysięcy niż Agnieszka Chylińska, która jako jedyna jest od samego początku Mam Talent w jury. Ale Wieniawa Wielopolska zaprzecza takim doniesieniom. Bo zarobi 600 tysięcy. Chcę to powiedzieć, bo to jest za mało. Ja bym tak odpowiedział na jej miejscu. Nie wiem, kto to wymyśla i nie podoba mi się zaglądanie do czyjegoś portfela. A te kwoty mają się nijak do rzeczywistości. Proszę o nierozprzestrzenianie fałszywych i niesprawdzonych informacji. Powiedziała dla Pudelka. I co? Wierzycie jej? Ja jej nie wierzę. Znaczy ja jej wierzę, że na pewno zarobiła więcej. Hejterów nie brakuje. Jak wiemy, do jednego z nich można zaliczyć chyba Roberta Kozyrę. Coś tak uaktywnił ostatnio. Właśnie nie wiem, o co chodzi. Skomentował nie tylko Rodzenek, no, ale również Wieniawę. A Wieniawie powiedział tak: jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę niezdolną Julię Wieniawę. Powiedział w rozmowie z Plejadą. Z tego co pamiętam, były członek jury. Tak, on chyba początku. Był po wojewódzkim. Nie, on po wojewódzkim był na początku. A, może po wojewódzkim, już nie pamiętam. Tak, on go zajął. Wieniawa nie ma refleksji co do własnych braków, bo w jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu, a ma oceniać innych utalentowanych ludzi, którzy w dobrej wierze przychodzą do największego talent show w Polsce, wierząc, że będzie ono ich przepustką do show business. Robercik, ty od dzisiaj jesteś w telewizji. Chyba oczywiste jest to, że jakby to nie jest ważne. Tak. Jacyś uczestnicy? Jacyś uczestnicy tam są w ogóle? No, absolutnie nikt nie wie, kim oni są. Jakby musi się zgadzać oglądalność, aby mogło to iść setny sezon, tak? Tak. Wieniawa zareagowała na słowa tego słynnego hejtera. Może nie bezpośrednio, aha, bo nie użyła jego imienia i nazwiska, ale w Dzień Dobry TVN powiedziała tak:
Dzisiaj wstałam z takim smutkiem, bo ktoś nieładnie powiedział i skomentował od góry do dołu moją osobę. Szczerze, to boli. To jest nadal we mnie żywe. Już sobie pomyślałam w pierwszej chwili, no, że jak Julia Winiewa wstała, to nie mogła zaśpiewać Ali Janosz tego dnia. No, zbudziłam się, nie było źle. Bo jednak było. Było źle chyba. Zbudziłam się, było źle. Zbudziłam się, było źle. Robert Kozyra, coś tam na mnie gada. Jak można mieć w sobie tyle jadu, żeby pisać w internecie rzeczy, które po prostu mogą sprawić komuś przykrość? Czasem nie mogę tego pojąć. Jak można mieć w sobie tyle zła, żeby komuś zepsuć dzień, a czasem nawet... życie. Tak, proszę państwa, życie. Ja myślę, że uff, to chyba jest piękne podsumowanie tego dzisiejszego odcinka. Czyli nareszcie kończymy? Chyba kończymy, słuchajcie. Chyba kończymy. A, zresztą nieważne. Naprawdę mam to w d***. Jeśli jesteście w tym momencie odcinka, to wpiszcie w komentarz słowo na ten tydzień i jest to słowo gumofilce. Przypominamy również o naszej promocji, która trwa ostatnie dni dosłownie. Na naszą książkę z audiobookiem dostajecie w gratysie 4 kolejne rozdziały, czyli myślę, że jakaś godzina słuchania więcej, może nawet ponad godzina słuchania więcej. No i taka piękna książka, taka można podotykać, tak jak my ją dotykamy, można robić z nią różne rzeczy. Przypominamy również o obowiązku zostawienia kciuczka w górę oraz subskrypcji. Oraz udostępnionka. Tak. Okej. Okay. Tak musi być. Dziękujemy. Żegnamy się z wami. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.